Idę w kolejnym filmiku. Jak można zobaczyć, robią się troszeczkę, no nie wiem na ile to widać, mniejsze bądź większe luzy. Mianowicie troszeczkę staram się robić jakieś takie przeglądy, nieprzeglądy i właśnie pewne flakony typować, że jednak ze mną nie pozostaną z różnych powodów. To jakieś podobne klimaty już mam, to już mi się coś znudziło, to na przykład nie odpowiadają mi parametrowo, bądź generalnie coś mi w nich przeszkadza, jakaś nuda, także różnie to bywa. I tutaj na przykład nie zostaną ze mną D'Ambrosia, dawna wersja Profumum Roma, nie zostanie ze mną Rosa Damascena marki niszowej Golfe, marki od takich bardziej klimatów słodkich, jak również raczej ze mną ten butikowy Juliet Hesegan Moon Dance, podobnie też inne butikowe Juliet Hesegan raczej ze mną nie zostaną, chociaż jeden zostanie, w tym momencie go nie namierzę. Into the Void raczej ze mną zostaną, zdecydowanie pozytywny wydźwięk tego zapachu, pozytywne wrażenia i generalnie jestem bardzo z nich zadowolona. Dlaczego te zapachy ze mną nie pozostaną? Z Moon Dance generalnie dumam, dlatego że on jest taki wodno-kwiatowy, intrygujący, bardzo charakterny, ekspansywny, natomiast ma taką nutę, którą czasami drży taka troszeczkę, powiedzmy, fizjologiczna, brudnawa. Różnie to bywa, natomiast jest bardzo intrygujący. Jeżeli chodzi o Rosa Damascena, to połączenie róży z malinami, to jest klimat golfa, czyli takich naprawdę słodkich klimatów. Nawet ich zielony zapach, Emerald, nie wiem, czy już wymawiam, też idzie w stronę takiej bardzo słodziakowej. Ja chyba liczyłam na coś takiego, jak tutaj mamy pandę, czyli taką zielono-słodkawość, ale taką właśnie, że tak powiem, zbilansowaną. Natomiast te golfy są zwyczajnie bardzo słodkie. Chociaż muszę powiedzieć, że Nightflower dosyć do mnie przemawia, ponieważ jest bardzo w klimatach Celebration Royal Crown, które niestety sztuką, ale odratowałam 15 ml, przypomnę. Jeżeli chodzi o Rosa Damascena, po prostu dla mnie są zbyt słodkie, zbyt jadalne. To jest taki klimat różano-malinowy, słodkawy. W takich klimatach jest też na przykład Resort Midnight Rose, czy Angel Ten Nova różowy, w takich klimatach to właśnie tego Lancome. Czy też mam unikat Antonio Crosse Unika. Natomiast po prostu zbyt dużo już takich klimatów. Wydaje mi się, że ze wszystkich może najbardziej odpowiada jednak dawna wersja Lancome. Chociaż nie wiem, jakbym ją odebrała w tym momencie. I tutaj jeszcze tak, D'Ambrosia raczej ze mną nie pozostanie, dlatego że po prostu się generalnie pozbywam Profumum Roma, również tych dawnych wersji, dlatego że te zapachy są, na przykład D'Ambrosia czy Batito Dai, którego już nie mam, to są przepiękne zapachy. Miałam też Dulce in Fundo na przykład w flakonie. Natomiast te zapachy po prostu nie odpowiadają mi swoją oleistością, one mogą brudzić ubrania, trzeba z nimi uważać. To jest bardziej chyba na okres taki letni, gdzie jesteśmy cali podkrywani, po prostu bym się obawiała używać ich w inne pory roku. A na przykład D'Ambrosia jest taka bardziej klimatem takim trochę gourmand, trochę bardziej jesienny, to jest taka bym powiedziała figa bakaliowa. Nie się ma też tutaj taką świeżość cytrusową, ale bardziej właśnie jest ten wydźwięk taki jadalno-bakaliowy, bardzo udany zapach, przepiękny zapach, unikalny zapach, nie przypomina mi żadnego innego takiego właśnie, czy to właśnie słodziakowego klimatu, czy ogólnie jakiegokolwiek innego. Natomiast po prostu te zapachy, raz, że koncentracja ich, to jest oczywiście raczej na plus, bo to, jest ogromne to są ogromne parametry, ale po prostu taka problematyczność tej oleistości, ale też przede wszystkim te flakony, te zapachy, podobnie jak Olympic Orchis, też podobno z Imaginary Autors jest tak samo, one niestety mają takie, jakieś takie formuły, że parują z tych flakonów, także ja już po tym, jak mi wyparował cały Kilian, czym byłam strasznie rozczarowana, po prostu już wolę takich koncentracji nie trzymać, jeżeli na przykład ich na bieżąco nie używam. Bo jeżeli używam ich na bieżąco, tak jak w przypadku niektórych Olympic Orchids, to nie ma problemu, dlatego że po prostu ja tak to dosyć szybko zużyję. Natomiast jeżeli to ma być rzadko używane i ma jeszcze w międzyczasie odparować, to wolę tego nie pozostawiać. W ogóle dumam. Nie wiem, bo kiedy ten filmik się pojawi, bo ja ponagrywałam różne filmiki. Jeszcze pewnie dziś przed wiatrem zdążę ponagrywać, natomiast różne takie właśnie porządki, nieporządki robię, wystawiam, nie wystawiam, natomiast po prostu nie wiem kiedy z realizacją, kiedy to wstawię, kiedy to opiszę, wstawię, poleci, natomiast pewnie to będzie jako po prostu seria filmiki z wcześniej, ale na wyjeździe też prawdopodobnie coś tam w międzyczasie nowego, świeżego ponagrywam, dlatego że zabieram ze sobą ogrom różnych próbek, między innymi dużo różnych nowych koki-koki, ale nie tylko. Właśnie też nowe zapachy Alana Baleskiego, polska niszowa marka, to jest ten scent personality, nową próbę traw, płomień, agres i bez, i też jest nowy zapach jaskółka. Zastanawiam się, czy jakiś flakonik zabieram na pewno dużo różnych małych ilości, które będę testować ja, też Darek, które właśnie zapachy skóra damska kontra skóra męska, natomiast zastanawiam się nad flakonikiem, myślałam, że może wezmę coś nadmorskiego,
Ostatnio na wyjazd nadmorski miałam, pamiętam, Walk the Sea, czyli po szostrach nadmorską, jeśli chodzi o flakonie. Teraz myślałam o Serenad, Imaginary Authors, że mi się tak przepięknie kojarzyło z tym okresem. Ja kiedyś bardzo często używałam na wyjazd nadmorskie Enzis, Faucanto, które bardzo mi się z tym okresem kojarzy. Przepiękna aromatyczność, porzeczki, liście porzeczki, zieleń, owoce i taka szczypta pylistego kakao. Przepiękny zapach, mój kochany zapach. Łącznie w grupie jest Ganymede, Marc-Antoine Barois. Przypomnę, że Ganymede mnie nie urzekło od samego początku, natomiast aktualnie kocham, urzekł przy którymś użyciu, także polecam wielokrotne testy tego zapachu. Podobnie zresztą 683. 683 aktualnie lubię, natomiast na samym początku w ogóle mi nie podszedł. Te zapachy potrafią się tak diametralnie inaczej układać. Za każdym razem inaczej. Już nie mówiąc o tym, że skóra damska kontra skóra męska, już nie mówiąc o tym, że zależy się od pogody. Na przykład Ganymede na moim chłopaku są bardzo mineralne. Na mnie potrafiły być takie wręcz zamszowe, eleganckie, kobiece. Momentami takie planetarno-kosmiczno-mineralne, ale też był motyw takiej troszeczkę fiołko-mandarynkowości i momenty były też kiedyś z zamszem. Aktualnie już zupełnie inaczej się układa, także zapach, taki po prostu kalejdoskop różnych emocji, wrażeń perfumowych, jeżeli chodzi o Ganymede. I jeszcze dumam i właśnie zaraz pokażę, który flakon wytypowałam do zabrań. To jest zapach, który zresztą poznałam nad morzem, przy okazji jednego wyjazdu nad morze zebrałam. Takiego bardziej, to był wtedy, pamiętam, wyjazd walentynkowy, czyli taki zimowy w lutym. I wtedy ten zapach specjalnie zabrałam próbkę, skończyło się flakonem i zastanawiam się, czy teraz właśnie do niego nie powrócić, nie zabrać flakonu. Zresztą mam aktualnie dwa flakony tego zapachu. Mówię o fenomenalnym Fatum Piące Beauforta. Zapach zjawiskowy, emocjonalny, pełen niesamowitych wrażeń, o fenomenalnych parametrach, także być może to będzie flakonik na wyjazd. Ale jeszcze dumam. Ale mówię, miło mi się kojarzy, to może być dobry trop.